Oglądaliście mecz? Wow! Patrzcie na nią! Hej, masz ochotę na coś słodkiego? Też mam słodycze dla ciebie. To może chipsy? Mam Pringlesy, są najlepsze. O matko, jabłko! Hejka, fajny ten twój owoc. Chcesz? Proszę. Dziękuję, ale z ciebie słodziak. Podoba mi się twoja koszulka, pasuje do twoich oczu. Co jest? Jest tak popularna, że może mieć co tylko zechce. Hej, co tam? Widziałaś nowy odcinek? Bo mi prawie szczęka opadła. Zwłaszcza kiedy powiedział jej, że ją kocha. Nie spodziewałam się tego. A potem ten drugi koleś był zazdrosny. Ej, co jest? Dlaczego mnie nie słuchasz? Może znajdę tu lepszego rozmówcę. O, nawet wiem kogo. Co tam? Ale to smakowicie wygląda. Co oglądałaś wczoraj ciekawego? O nie, nie cierpię tej laski. Hej, gdzie ty idziesz? Kurczę. I co teraz? Jest tu ktoś godny uwagi? Wiem, nauczycielka jest zawsze dla mnie miła. Dzień dobry, oglądała pani wczorajszy odcinek? Bo ja nie mogłam uwierzyć, że to on zabił. Tak, wiesz co, muszę iść do klasy. Do klasy? Przecież mamy przerwę. Proszę zaczekać. A na domiar złego był ten straszny duch. Obstawiam, że to jego zmarła żona albo siostra, kto wie. Przestań i podtrzymaj to. Zaczekaj tu, muszę iść do toalety. Chwila, nie skończyłam jeszcze opowiadać. Szybko, muszę się tu ukryć. Nie uwierzy pani, kto był na tej randce. Nie, dłużej tego nie zniosę. Niech ona się w końcu zamknie. Naprawdę się tego nie spodziewałam. Mam pomysł. Słuchawki. Odetnę ją u źródła. O, błoga cisza. Biegnę sobie boso po łące. Ten gofr ma brokat. Zapomniałam wspomnieć o psie. O, to niemożliwe. O, to tylko zły sen, całe szczęście. Śniadanko. Zaraz. Najpierw muszę zdezynfekować ręce. Czyste ręce to podstawa. Nikt nie lubi zarazków. Hej, co tam? Odsunę się trochę. Będzie bezpieczniej. Jejku, ale ona ma bzika na punkcie czystości. Psik! Tylko nie to. Nie chcę twoich zarazków. Och, chyda. Okej. Lepiej wezmę się za jedzenie. Trzymaj ciasteczko na pocieszenie. Nie, zabieraj je stąd. Ej, nie pryskaj mi na jedzenie. Ała, moje oczy. Szybko, Betty. Spóźnimy się. Wow, wyglądasz zjawiskowo. Ta kiecka idealnie na tobie leży. Idziemy? Czekaj, coś mnie łaskoczy. Przed wami dziewczyna, chłopczyca. Nie wychodźmy dzisiaj, dobrze? Rozsiadamy się i jemy kubełek. Poza tym dzisiaj mecz grają. Czyli nie idziemy do kina? Okej! Po co iść, skoro mamy to? Dzięki! Płynie we mnie męska krew. A jak? Kiedy ona ostatnio się myła? I ta dziura w skarpecie. Nie ma chusteczek, więc... Czujesz to? O matko, to ja? Oj tam! Obrzydlistwo! Co z tobą nie tak? Widziałeś to zagranie? Będzie gol! Leć, leć! Gol! To najlepszy
najlepszy wieczór w moim życiu! Czy aby na pewno? A, psik! Oby to nie było przeziębienie! Dawaj! Idziemy do kina, czy nie? Rusz tyłek, idziemy! Dobrze wyglądam? Pójdzie! Będzie dobrze! Hej, Steven! To dla mnie? Uwielbiam róże! O-o! Psik! Uf! Masz! Steven trochę poczeka. Ale mieliśmy już iść! To potrwa chwilkę. Ciekawe, co ona w ogóle robi? Urządziła sobie spa, czy co? Kobieta musi być perfekcyjna. Chyba przysnąłem. Ciągle nie jesteś ubrana, Betty? Ile już czasu minęło? Steven porządnie zarósł. Ała, ale piecze. Może książkę? Prawie mam. Ała! Znowu kima Steven? Ten żółty czy ten? Och! Poddaję się. Przyszła. Nie wierzę. Czekałem wieczność piękna. Dzięki, że poczekałeś. Nawet kiedy na dworze mróz, niektóre dziewczyny zakładają tylko cienki płaszczyk. To wystarczy, Emily? Jeśli też tak robisz, to pewnie nosisz szorty przez cały rok. Może po prostu nie jest zmarzluchem? A poza tym tak szybciej się korzysta z toalety. Trzymaj się ciepło. Gdy na zewnątrz mróz, lepiej ubrać jakiś ciepły, miluśki sweterek. Uwaga na włosy. Zimna pogoda to nie przelewki. Każda część ciała musi być zakryta, zwłaszcza delikatne uszy. Dobrze jest. O, zapomniałam o ciepłej kurtce. Zasada numer 1. Ubieraj się na cebulkę. Dobra, gotowa do wyjścia. Wow, Olivia, ale się opatuliłaś. Mamy epokę lodowcową? Jeszcze tylko szalik, bo w sumie czemu nie? Okej, może być. Pamiętaj, że musisz czymś oddychać. Też tak wyglądasz, kiedy zimą wychodzisz na dwór? Dawajcie jakąś burzę śnieżną, ktoś tu jest gotowy na wszystko. Powodzenia! Dziewczyny można też podzielić ze względu na makijaż. Te, które wolą prostotę i te, które idą na całość. Oliwii wystarczy tylko pomadka na ustach. Uprawi nieco włosy i jest gotowa do wyjścia. Nie ma to jak naturalne piękno. Emily z kolei bardzo się przykłada do make-upu. Bo przecież sztuka makijażu prosta nie jest, a kolejność kosmetyków ma ogromne znaczenie. Każdy krok jest dokładnie przemyślany i wydobywa piękno z twojej buźki. Nigdy nie lekceważ magii konturowania. Teraz oczy? To może trochę potrwać. Zapomniałam o brwiach. Jeszcze tusz i gotowe, co, Emily? Oczywiście nie można pominąć rozświetlacza, który doda twarzy blasku. Ona jeszcze nie skończyła. Mam nadzieję, że nie masz dzisiaj żadnych planów. W tym tempie na bank się spóźnisz. Wow, wyglądasz fantastycznie.